Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku po raz pierwszy na kanale przelecimy się bombowcem. I nie oznacza to, że częściej się będą bombowce pojawiać, po prostu dla mnie gra bombowcem jest nudna. Jest to dla mnie symulator spacji i nie za bardzo lubię nimi latać, bo tak jak mówię, jest to dla mnie po prostu nużące. Jeżeli komuś się podoba latanie bombowcem, oczywiście nie ma w tym absolutnie nic złego, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Najważniejsze jest to, żeby gra dawała wam fun, tak? To jest number one. Aczkolwiek, tak jak mówię, przechodząc do mnie, ja niestety symulator spacji grać nie lubię. Aczkolwiek, w grze od jakiegoś czasu znajduje się pewien system uzbrojenia, który jest absolutnie wart uwagi. Jest niesamowicie ciekawą sprawą do użycia, przede wszystkim trzeba sobie chwilę potrenować, żeby go używać sprawnie w miarę. Mianowicie są to bomby Fritz X, które tutaj pod skrzydłami, jak widzicie, się znajdują. Wyglądają dość nietypowo, tak? Mają jakieś tutaj stateczniki, czy jak to nazwać, ogólnie powierzchnie sterujące. Mianowicie pełna nazwa tej bomby brzmi Ruchrstahl SD-1400X. Przezwaną przez załogi chyba głównie Fritz X, ale na tyle oficjalnie się to przyjęło, że chyba nawet w papierach czasem była tak nazywana. W każdym razie była to niemiecka bomba kierowana, przeznaczona do zwalczania statków i okrętów. Chociaż no głównie do opancerzonych, ciężko opancerzonych okrętów, takich jak krążowniki i tym podobne. Bo dwóch nie chodzi za mną zrobienie odcinku o tej konkretnej bombie. Przeszukałem trochę internetu i akurat to, co jest napisane na polskiej Wikipedii, chociażby ktoś to bardzo dobrze przetłumaczył z angielskiej Wikipedii, z kolei na angielskiej Wikipedii, informacje są wyjątkowo dokładne jak na artykuł z tej strony, szczególnie o tak specyficznym systemie uzbrojenia. W każdym razie, no tu się ogólnie to, co będę mówić, się będzie praktycznie w 100% pokrywać z tym, co jest w Wikipedii. Także każdy może sobie zobaczyć i ten artykuł i sobie o nim poczytać. Aczkolwiek znalazłem parę fajnych ciekawostek, które opowiem na końcu. Może będzie się wam chciało tego posłuchać. W każdym razie, wszystko zaczęło się od obserwacji Luftwaffe w wojnie domowej w Hiszpanii, tak? Już wtedy na podstawie tych obserwacji zdecydowano, że chcą precyzyjną bombę do bombardowania małych celów. No, do tych celów zaliczały się w sumie okręty. Wydawać się mogło, że okręt takim małym celem nie jest, ale do tego przejdziemy zaraz. No i zaczęli kombinować, tak? I pierwsze udane próby odbyły się na małych bombach zaledwie 250-kilowych już w 1939 roku. Udane próby w 1939. Po tych próbach Niemcy jako bombę, która będzie nadawała się na większe okręty, wybrali PC-1400. Przeskalowali oni więc aparaturę doczepioną do 250 i złożyli do kupy to, co znamy dzisiaj jako Fritz X właśnie. Po ciężkich testach przyjęto tą bombę oficjalnie do uzbrojenia dopiero w 1943 roku. Tyle, że sama bomba to jeszcze nie wszystko, tak? Potrzebowali samolotów wyposażonych w specjalną aparaturę do jej sterowania. No i tutaj wybór padł na Dorniera 217 oraz Henkla H-177, którego widzicie tutaj na ekranie. O samolocie pozwólcie, że nie będę tym razem opowiadał. Sama konstrukcja jest dość ciekawa, miała zastąpić Henkle 111, ale ostatecznie do tego nie doszło. Polecam poczytać sobie o tej konstrukcji samemu, ja dzisiaj na to tracić czasu nie będę. Rozmawiamy dzisiaj o bombie Fritz X. Sama bomba, znaczy rdzeń bomby, czyli to co tutaj widzimy, była bombą przeciwpancerną, tak? Doczepili do niej lotki sterowane, inne bajery, ale do tego przejdziemy zaraz. Ale to, że sama bomba jest bombą przeciwpancerną, nie znaczy to, że waliło się w nią w czołgi. Tylko no, ogólnie można by było spróbować, tak? I to głównie dzisiaj będziemy robić, będziemy walić z tego do czołgów. Ale to gra komputerowa, nie? Aczkolwiek no, pokład takiego okrętu większego trzeba jakoś przebić, nie? I trzeba było mieć całkiem sporą penetrację, żeby to zrobić. Penetracja ta wynosiła 130 mm przy zrzucie tej bomby z około 6 km. Sama bomba waży 1,5 tony jedna. Jest PC-1400, ale z doczepionym szajzem do sterowania i z całą aparaturą masa bomby oscyluje w okolicach 1500-1600 kg bodaj. Chociaż może w grze jest podane, nie zwróciłem uwagi na to, jeszcze zobaczmy. W grze jest podane 1570 kg, przy ładunku wybuchowym 320 kg. Także przy takiej penetracji przy zrzucie z około 6 km po uderzeniu w pokład zapalnik uderzeniowy odpalał w bombie ładunki z małym opóźnieniem. I dzięki czemu bomba ta miała czas przebić się pod pokład takiego okrętu, wpaść do środka i walnąć, zadając no, po prostu paskudne obrażenia. Żebyście wiedzieli dlaczego tak, a nie po prostu trafić okręt, wyobraźcie sobie coś prostego, petardę na przykład, którą macie na dłoni. Wybucha, poparzy was, może coś uszkodzi, ale no do przeżycia, tak? Raczej jakoś
poważnie super uszkodzeni nie będziecie, też zależy oczywiście od rozmiaru petardy. A teraz na oko nawet najmniejszej petardy zaciśnijcie dłoń, tak? Oczywiście tylko w wyobraźni, żeby wam nic nie przyszło głupiego do głowy. I macie zaciśniętą dłoń, w środku syczy petarda, bum! Nie macie palców, albo i nawet całej dłoni, prawda? Nie ma czego zbierać, do końca życia macie kikut. Ile takich filmików na necie było. Co do samych technikaliów, nie będę wchodzić w super szczegóły, bo to techniczna gadka tylko tak naprawdę z naszej perspektywy, a mało kto niewyszkolony czy niezainteresowany tematem zdalnego sterowania by to zrozumiał. Ale w skrócie wyglądało to tak, iż w samolocie siedział bombardier ze specjalnym sprzętem. Bombę zrzucało się jak zwykłą konwencjonalną bombę, to znaczy, że bombardier za pomocą normalnych przyrządów do zrzucania zwykłych konwencjonalnych bomb celował w miejsce, w które chciał ją zrzucić. W naszym wypadku wciskał spację i przenosił się do urządzenia do sterowania tą bombą. Po zrzucie samolot zwalniał, nie zmieniając toru lotu, zaczynał się wznosić, znaczy nie zmieniając toru lotu w lewo, w prawo, po prostu zaczynał się powoli wznosić. Po około 15 sekundach kontrolę nad bombą przejmował właśnie ten wyszkolony do tego operator, bombardier, który za pomocą joysticka śledził w optyce tor lotu bomby. Bomba na dupie miała specjalnie zamontowaną mocną lampę lub smugacza, co ułatwiało śledzenie toru lotu i nakierowanie bomby na cel. Samą bombą sterowano drogą radiową. Nie było to co prawda idealne rozwiązanie, na przykład złą pogodę w ogóle nie dało się nią sterować, więc jej nie używano w takich warunkach. No żeby wam to przybliżyć, jak ktoś miał kiedyś internet radiowy, to wie o co chodzi, albo jak jest burza i wam przerywa radio w aucie na przykład, albo wam przerywa satelita, no zakłócenia pogodowe po prostu, a w 43 roku, w tamtych latach ogólnie, jeszcze bardziej się to odbijało na tą wczesną aparaturę, powiedzmy, do tego przeznaczoną. No i z powodu tych problemów, co ciekawe, opracowano też wersję sterowaną kablowo. Kabel ten rozwijał się za taką bombą, tyle że przenoszenie szpuli kabla o długości od 8 do 10 km było raczej słabe. Testowali to, ale nigdy nie weszło to do użytku. Kombinowano także z telewizyjną obserwacją celu, ale tutaj też nic mi na ten temat nie wiadomo, czy kiedykolwiek tego użyto razem z Fritzem X. Ale nawet w dobrą pogodę skuteczna obsługa tej bomby wymagała diablo dobrze wyszkolonego operatora, a i tak celność była taka sobie. Oczywiście nie znaczy to, że nie dało się i tak trafić taką bombą, na pewno było dużo łatwiej niż zwykłą. Tyle że po zrzuceniu takiej bomby, przez to, że samolot zostawał cały czas powiedzmy na tym samym kursie, wzrastało ryzyko jego trafienia przez artylerię przeciwlotniczą. No ale to inna sprawa, nie? Coś za coś tak naprawdę. W każdym razie po wprowadzeniu bomby do użytku w 1943 roku pierwsze trafienie z zatopieniem zaliczono jeszcze tego samego roku i na dno posłano tutaj włoski okręt Roma, właśnie wcelowując się w niego Fritzem X, zrzuconym z Dorniera 217. Dwie takie kierowane bomby trafiły w Romę, jedna z nich niestety przeszła przez pokład i wylądowała w magazynie amunicji lub gdzieś obok tego magazynu i Romę rozerwało na dwie części po prostu, po czym bardzo szybko poszło na dno. Zniknęła pod falami, zabierając sobą praktycznie wszystkich 1300 członków załogi. W tym samym ataku drugi okręt, również włoski, Italia zresztą z nazwy, został poważnie uszkodzony, ale no nie poszedł na dno. Co zmienia faktu, że był wykluczony na parę miesięcy z akcji po prostu. Również później, kiedy alianci wysadzali dupę na Sycylii, uszkodzono pancernik HMS Warspite i tutaj bomba ta trafiła w pokład, przeszła przez chyba bodajże 6 pokładów i wybuchła na dnie okrętu i wywaliła w nim ogromną dziurę od spodu, tak? Mieli tą dziurę i okręt ten, o ile utrzymał się na wodzie, o tyle musiał się wycofać i praktycznie na rok bodajże był wykluczony z walki. Totalnie był remontowany. Również oberwało się krążownikom takim jak HMS Uganda, USS Philadelphia i USS Savannah. No i co ciekawe, Niemcy trochę ich jeszcze mieli, w sensie tych bomb, ale pod ideą stracili totalne panowanie w powietrzu i nie mieli jak ich używać. A alianci i tak nauczeni tymi paroma trafieniami właśnie, wtedy zastanawiali się, bo jak to parę samolotów, tylko parę bombowców takie obrażenia nam zadali, tak? Posłali jeden włoski okręt na dno, rozwalili nam parę okrętów, wykluczyli je z walki na parę miesięcy ładnych albo i na dłużej. Jak do tego doszło? I zaczęli badać temat, no i się okazało, że okej, sterują bombami radiowo. Po raz pierwszy się ktoś spotkał z bombami sterowanymi radiowo tak naprawdę, użytymi w boju. No i od tamtego czasu praktycznie na każdej większej jednostce pływającej mieli już urządzenia do zakłócania radiowego sterowania bomb. Także ogólnie i tak te Fritze X byłyby bezużyteczne, chyba żeby opracowali jakiś nowy system, tak? No ten właśnie system na szpuli chociażby, nie? Jakby to na kablu sterowali, no to wtedy nie wiem, czy te zakłócacze miałyby
miałyby jakiś efekt. Ostatecznie nigdzie więcej tych bomb jakoś skutecznie nie użyto. Wyprodukowanych około 200 sztuk, tak, tej pierwszej na świecie zdalnie sterowanych bomby. No i biorąc pod uwagę ilość sztuk, nie miała ona większego jakiegoś znaczenia na przebieg wojny, tak? Chociaż tak jak mówię, no jeden okręt posłała na parę uszkodziła. Co ciekawe, w lutym 1945 roku Rosjanie znaleźli taką bombę w lesie, którą w raporcie nazwali V3, tak jak widzicie tutaj na ekranie zdjęcia, bo tak miała ta bomba napisane na boku, ale to po prostu ich ówczesne niezrozumienie oznaczeń niemieckich takiego sprzętu spowodowało nazwanie jej V3, ale no nie ma się co dziwić, tak? Znaleźć bombę z napisem V3 na boku, każdy by się jebnął, nie? V3 to było ogólnie coś innego, no ale na bombie nawet tutaj w grze pisze V3. I teraz przechodzimy do tych ciekawostek. Bomba Fritz X sterowana była tym samym joystickiem co Henschel HS-293, a sam Henschel HS-293 był to pierwszy na świecie bojowo użyty i bojowo sprawny kierowany pocisk rakietowy powietrze-woda lub no powietrze-ziemia, nie? Klasyfikowany także jako kierowana bomba szybująca. No i była to, tak jak wspomniałem, pierwsza udana broń tego rodzaju, pierwsza użyta operacyjnie. No i była opracowana mniej więcej w tym samym czasie co Fritz X, chyba nawet przez te same działy, no, tak naprawdę no, nie musieli powielać swojej pracy, tak? Jak do Fritz X używano takiego joysticka, to czemu by tam nie używać, skoro działało to na podobnej zasadzie sterowanie tymi pociskami. I z następnych ciekawostek, nie tylko Niemcy kombinowali z czymś takim, co wtedy nazywano PGM, czyli Precision Guided Munition. Alianci mieli za to powiedzmy coś podobnego, bo mieli bombę Azon ważącą 454 kg, gdzie skrót rozwija się do Azimuth Only. Możecie się domyślić, co to znaczy. Tyle, że alianci celowali tym głównie w mosty, nie w okręt. No i też alianci mieli swój odpowiednik HSA-293, jeżeli można go tak nazwać. No, ale w sumie do czego to porównać w tamtych czasach, bo nikt inny takich rzeczy raczej nie miał. Tyle, że skończyli ją projektować alianci dopiero latem 1944 roku, czyli powiedzmy jeszcze w trakcie II wojny światowej, ale tak naprawdę... Powiem tak, w 100% pewny nie jestem, ale nigdzie nie znalazłem zapisków, żeby ich pocisk sterowany, pocisk szybujący sterowany był użyty bojowo. Ale tak mówię, tutaj w 100% nie jestem pewny. Pocisk ten aliancki nazywał się LBD-1 i miał nickname Gorgoyle po prostu. I myślę, że z samego profilu historycznego tyle. Ogólnie to chcę, żebyście sobie wyobrazili, że w 1943 roku siedział sobie Niemiec w samolocie, zrzucali bombę, gościu siadał do optyki i sobie joystickiem sterował bombą w stronę okrętu. W 43, już w 39 przeprowadzili pierwsze skuteczne testy, tak? Także no, mi to rozwala głowę, że już w 39 roku mieli coś takiego, a w 43 pierwszy raz tego użyli bojowo i zatopili okręt, tak? Z pomocą tego urządzenia. Ostatni raz, jedyne co mi przychodzi do głowy, na przykład ja sobie siedzę w domu przed komputerem, tak, ubielam okruz Rifta, odpalam Gwiezdne Wojny, Squadronsy i siedzę z joystickiem w ręce i sobie steruję czymś, tak? To wyobraźcie sobie, że Niemcy robili to już w 43 roku, a nawet trochę wcześniej. Coś podobnego oczywiście. Także no niezłe jaja. W każdym razie z profilu historycznego jest ciekawostek tyle. Jeżeli chodzi o to, co będziemy dzisiaj robić, no to za pomocą RU-251 Szpachpanzera bodajże na baterii ratingu 6.7 będziemy sobie nabijać punkty, żeby móc skoczyć do Henkla 177 w wersji A5, na którym możemy przenosić 3 takie Fritzy X. Ogólnie w grze znajduje się jeszcze Henkl 111 na baterii ratingu 2.7, który jednego Fritza X może przenosić i nie znalazłem nigdzie zapisków, żeby Henkle 111 były używane bojowo do zrzucania Fritzów X. Tyle, że wydaje mi się, no na czymś to Niemcy w 1939 testowali, z czegoś to zrzucali, tak, i aparaturę sterującą i bomby te 250-kilowe testowali, więc może testy odbywały się na Henklu 111. I dlatego to się tutaj znalazło choćby w grze, ale o tym zapisków żadnych nie znalazłem. W każdym razie Fritz X Henkla 111 ani razu użyty bojowo nie był, przynajmniej według tego, co ja znalazłem. Ale jak chcecie sobie spróbować takiego Fritza X, jak to jest, to dość nisko Henkla 111 H6 macie i na drugiej erze można go odblokować, trochę poekspić i w secondary weapons Fritz X się znajduje tutaj, tak. To jest ta sama bomba, tyle że... testowałem to i Henklem 111 na 2.7 spoko, bo to jest niski battery rating, tyle że po jednym zrzucie, który na przykład nie traficie, bo coś pójdzie nie tak, albo cel się przemieści poza obszar sterowania,
Nie ma sensu, dlatego będziemy się bawić na 6-0, no, na 6-7 w sumie baty ratingu z Heiklem 117, bo mamy aż 3 próby trafienia w cel przy jednym przelocie. Później samolądowanie w trakcie bitwy bowcem, ostatecznie próba wzniesienia się z powrotem nad pole bitwy zajmuje tyle czasu, że przeważnie bitwy się kończą, więc tutaj fajnie, mamy 3 próby i można się tym... Ale jak wy chcecie, macie na Heiklu 111 na 2-7. Do potestowania takie uzbrojenie. Także dzisiaj będziemy próbować trafiać z tego czołgi, czyli cele jeszcze mniejsze. Tam ogólnie na okręty się to zrzucało od 6 do chyba 8 albo 9 km tą bombę. A my tutaj na czołgi cele i dużo mniejsze niż okręty będziemy zrzucać te bomby z wysokości od 1000 do 2000 metrów tak naprawdę, więc może się uda coś trafić, mam nadzieję, że tak. No i przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Zobaczymy, jak te Fritz X-y spisują się w grze. Okej. Dobra, mamy już dość punktów na samolot. A poczekajmy chwilę. Tutaj chyba będzie jechał ciężki driver fuel tank. Widzi mnie czy nie? Nie widział mnie, okej. Okay. Poczekajmy jeszcze chwilę. T-44. Ten już coś podejrzewa. Możemy ryzykować, bo i tak chce wskoczyć do samolotu i tak, no nie? Więc... Czemu by go tutaj nie zraszować? Dzień dobry. Jeszcze kolega tam ma jednego. Och Jezus. Critical hit. Zrzucimy dym. Jedziemy dalej. Nie ma czasu. Matko Boska. Come on, niech mnie ktoś już rozwali. O, wow. Prawie im się udało. O, kurde, zamek działami rozwali. Proszę bardzo, jeszcze spróbujemy tutaj zespotować gościa. Tego się nie spodziewałem. Come on, do it, do it. I want you to do it. Jest. Mamy 3 Fritz X-y. Mamy duże otwarte pola. Więc będzie ładnie widać, na co zrzucałem bomby. Znaczy, zrozumiałe, cel dalej musi być cały czas w miarę stacjonarny, prawda? Ale trochę nakierować zawsze można. Jak widzimy, że ktoś się ewidentnie przemieszcza między miejscówkami, to wtedy słabiutko zrzucić taką bombę, bo nie trafimy, chyba że zrobimy big brain time i ogarniemy. Na przykład tutaj jest cel, na który za bardzo nie muszę w tym momencie dużo poprawiać, prawda? Jeszcze. Gościu stoi w miejscu, że bomba praktycznie doleciała. On już słyszy tą bombę jak nic. O, będzie prościusieńko w celu. Huhuhu. Chyba, że się rusza albo go rozwalą. Bum! Jeden załatwiony. Tutaj mamy kampera pod nami, ale na niego trzeba będzie zawrócić. No to poszła spod prawego skrzydła bomba. Myślałem, że pójdzie spod kadłuba. Znaczy kampera. Snajpera mamy, nie? Pod nami. Mam nadzieję, że gościu się tam nie zrespi w samolocie i nie przyleci się mścić. Ale to by było dość oczywiste z jego strony do zrobienia, jeżeli mam być szczery. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie będzie. Nie, tutaj nic nie widzę. Mamy wciąż 2 Fritz X-y. Mamy 2 piękne cele, jeden za drugim praktycznie. Tylko musimy odpowiednio zawrócić. Ale killfeed jest w miarę czysty, samolotów jeszcze nie ma za dużo. Dobra. Myślę, że możemy się zacząć ustawiać. O, wow, przeciągnąłem. O nie, zmarnowałem tą bombę totalnie. Źle poleciała. Załapczywy byłem, widzicie? I się stało.
A tym oni i tak się ruszyli, to bym nie trafił. A może bym popatrzył, jak uderza w cel. Dobra. Zjebałem to niestety. Totalnie. Muszę się nauczyć jeszcze, nie? Że zrzucam jedną, wylatuję poza pole bitwy, później wracam na spokojnie, szukam następnego celu. Mogę już powoli zacząć zawracać. Gościa cały czas tam widać. Myślę, że jest tak skupiony na celowaniu i zadowolony ze swojej miejscówy. Dobra, widzimy go. Samolot jest stabilny. Czekamy. Tak, zaraz się powinien pojawić. Widzę go. Nawet dwóch tam jest. Spróbujemy trafić tylko jednego i tak. Tutaj mniej więcej, żeby zrzucić bombę. Okej. Gościu jest w celu. Spróbujemy na nim ustawić myszkę. Znaczy, no tutaj celownik. Zobaczymy. No to chyba jest IS-2. I chyba właśnie ruszył. Niech go cholera. Usłyszeli bombę i ruszyli do szturmu. Niech to cholera. No nic. No to lecimy na lotnisko. Chciałem czy nie zatytułować odcinek w stylu bomba, którą nie da się chybić, ale jak widzieliśmy, z trzech trafiłem tylko jedną. Hej, koszt wyprodukowania tych trzech bomb wciąż jest mniejszy niż koszt wyprodukowania jednego czołgu, teoretycznie, nie? Ale to tylko gra komputerowa. Nie, i z 4M, przepraszam, nie chciałem się wpierdzielić pod gąsienicę. Proszę mnie nie taranować. Spróbujemy pojechać w lewo, lewą flanką, tutaj może złapiemy parę killów, tak, bo potrzebujemy mieć trochę punktów, żeby wskoczyć do tego bombowca. Chciałbym zaliczyć takie trafienie tą bombą, że na przykład dwa czołgi stałyby obok siebie i by się nie spodziewały, oprócz tego, żeby słyszały świszczenie, nie? I żeby ją nakierować faktycznie w te czołgi. Albo ewentualnie zrobić tak, że celuję w jakiś pojazd i on się zaczyna przemieszczać i dzięki temu jestem w stanie nakierować i trafić prosto w ten pojazd, albo nie wiem, zmienić na przykład tor lotu bomby w trakcie celowania z celu na cel. Jakby dwa cele, jeden by zaczął uciekać i wtedy go trafić. To by było coś fajnego, naprawdę by pokazało możliwości. Tylko wiadomo, no to były bomby do zrzucania na statki czy tam okręty, a nie bomby do walenia w czołgi, które są stosunkowo małym celem w porównaniu do okrętu, no ale... AMX... 30. Dlatego nie lubię tej mapy. No i widzicie, też są takie rundy, w których nie uda mi się nawet wsiąść do samolotu, a drugi raz się respić w RW nie będę na tej mapie. Pierdolę po prostu. A Mozdok miałem zbanowany i odbanowałem i zbanowałem coś innego. Wiecie co teraz mam zbanowane? Bo już tak mnie zaczęło wkurwiać przez ostatnie parę dni. Co ja tu mam zbanowane? Ardeny. Już nie mogę zdzierżyć Arden po prostu. Już wolę ten Mozdok. Bitwa oraz Hertgen. No, Boże. Dosłownie nie lubię map Mozdok, Bitwa oraz Hertgen i Ardeny. I nieważne ile razy, którą zdecyduję akurat zbanować, wrzucam je zawsze na tą drugą. Dramat, dramat. Dobra, bok wie, że tu powinno być amo, nie? I było amo. Mamy punkty na bomby. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ale jak mnie zabiją, to nic się nie stanie, nie? I z lewej, i z prawej słyszę coś tu zapieprza. Znaczy zapieprza. Bardzo powoli jedzie, gość się waha. Ciska W i po chwili... Już nie ciska W. Okej. Okay. To niefortunnie, nie zdążę. Chociaż... Cool. Gość chyba stwierdził, że w końcu musi zareagować, co? Czy pozwoli tak swoim umierać? Chyba pozwoli tak swoim umierać, skubaniec. Dobra. Arta tutaj. A my zaryzykujmy. Wszystko albo nic. Coś trafiłem. Lodowa. Wycofa się na czas? Wycofała się na czas. Engine. Tu pan się nie ruszy. I zgadnijcie, kto dostanie bombę. 1500 to jest taka spoko wysokość w miarę. Dobra, możemy zwolnić. Na 65. Nie musimy się nigdzie tak spieszyć. Czekamy na oznaczenia takie na mapie właśnie, na nie się będziemy kierować. Tam były dwa obok siebie. Więc to jest miejsce, które nas interesuje. Chciałbym double killa zaliczyć taką bombą. Widzę pojazd przeciwnika, który się waha ruszać. I bomba poszła. Prosto w niego. Jest ich tutaj paru, to na pewno. I się wszyscy zbliżają do przejazdu przez jedno miejsce. Zaraz się dowiemy. Maksymalnie tutaj wygiąłem tą bombę. Nie, chyba chybię. Obawiam się, że chybiłem. Niestety.
Jeden się zatrzymał, a drugi pojechał dalej. Myślałem, że się może spotkają. No cóż, lecimy dalej w każdym razie. Wszystko o to chodzi, że zrzucając bombę z 1,5 kilometra nawet, nie? Sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie na polu bitwy, że nawet to sterowanie Fritzem X, ten zakres, który mamy, czasem nie pomaga, po prostu nie wyrabia, nie daje rady. A zrzucanie bomb Danger Close też nie jest przyjemne, szczerze mówiąc, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś z twoich ci nie wjedzie pod celownik. Widzicie, bo widzę parę maszyn, ale nie wiem, co oni tutaj robią, spróbujemy tutaj dziabnąć. I widzicie, i ten gościu tu raszuje. Jest za późno, żeby zrzucić tą bombę celnie. Mogę jak najbliżej spróbować niego ją wylądować i tyle. Niestety. T-34 to nic nawet nie będzie po tym, jak ta bomba uderzy w cel. Tylko hit, widzicie? Cholera. O, wow, całkiem blisko to walnęło. Nieprzyjemnie. Została mi ostatnia. Ostatnia szansa. Flakpanzer AD4 zestrzelił, proszę bardzo. Jezus, ile ich tam jest w jednym miejscu. Przejęli strefę, więc zaczną się ruszać. To jest ten problem. Ale ile tam ich jest w jednym miejscu. No spróbujemy, szczęścia, spróbujemy. Leć. Ostatnia, więcej nie mam. No tam stoi coś dużego i się nie, na razie nie rusza. Więc celujemy prosto w to miejsce. I chyba lądujemy. Hahaha, udało się double killa zrobić. T-29 i T-28 zostało zniszczone. No i to tak jakbyśmy chybili tylko jedną. No lecimy na lotnisko w tym momencie, jeżeli nam się uda. To będzie całkiem nieźle. T-28 i T-29 zostało zniszczone. Kurde bele. Dwa naprawdę spore cele, jestem z siebie zadowolony. Fajnego fraga. No właśnie, falkony są jeszcze na tym bijarze. To będą falkony. Zanim ja się wzniosę, nawet jeżeli uda mi się jeszcze wystartować z bombami, zanim ja się wznoszę, to będę cały czas w polu rażenia i to bardzo łatwym polu rażenia falkona. Nawet nie wiem, czy będzie sens. Zobaczymy, jak się potoczą losy bitwy na ziemi. Zastanawiam się, jakim cudem od przodu spierdolili te dźwięki znowu, jak już były naprawione. Naprawdę nie rozumiem. Na jakąś pelotę przy Alfie na pewno mają. To jest problem. Kilometr wysokości to nie jest wystarczająco dużo na peloty na tym bijarze. Nic się nawet nie jesteśmy na wystarczającej wysokości, żeby zrzucać tą bombę bez problemu. Jeszcze. Spróbuję wypatrzyć jakieś czołgi przeciwnika po markerach chociażby. No coś tam widać, tak? Tylko teraz coś wielkiego się pali. I zasłania mi pół mapy. Myślę, że udało się wzlecieć na kilometr. Jestem, szczerze mówiąc, w ciężkim szoku, że się udało. Ale jestem bardzo zadowolony też z tego, nie ukrywam. Okej, okay, widziałem wystrzał. Jeden na pewno. Więc bomba idzie. Zrzucona. Sterujemy tutaj w gościa. Prosto w niego. Ciekawe, co to jest za maszyna. Prościusieńko w niego lądujemy. O, super Pershing to jest chyba. Uuu, widać tą bombę. Przepięknie. Plup. Tylko hit? Wycofał się, ale jest cały wykluczony z walki w tym momencie. Całusieńki jest z walki wykluczony. Kumpla tam ma, któremu będzie pomagał się naprawiać. Może się uda jeszcze zawrócić, kto wie. Dobra, spróbujemy to zrobić na gorąco. Raz miałem nauczkę, żeby tego nie robić za szybko, ale spróbujemy. Come on, come on, come on. Mamy mało czasu. Może się udać. Kurde, chyba się uda, chyba się uda. Dobra, bomba idzie. Nie, uciekł. Uciekł z zasięgu bomby. Cholera. Chyba walnęło w dach. Niestety. Kill asysta za super Pershinga. Dobra, to teraz na spokojnie. Bo nie zostało nic z niego, jak rzucić bombę tutaj, w tym miejscu. O, gościu tu chyba stoi z tyłu i snajpi na to wygląda. Spróbujemy wycelować bombą. Chyba ją słyszy i się zaczął wycofywać. Cholera. Pup. O nie. A dobra, to na szczęście ja go rozwaliłem, a to już po czasie po prostu, okej. Okay. Full up tier. 7-7, Mozdok. Spoko, spróbujemy się dostać chyba do punktu alfa. Wow, okej. Okay. Co? Okej. Okay. Ściągała się łatko do Star Wars Squadron, oczywiście, chuj mi w dupę, nie? Waka, waka, To nas strzelają tam skubańcy, okej. Okay. Może nam się uda przejechać, a może nie. Kto wie. Może to nie we mnie będzie celował, tylko w tamtego gościa.
Tak jest, strzelał w niego. I'm a lucky son of a bitch. A! Poko, że z tym widzi. Hej, grasz właśnie w grę, do której potrzeba internetu? Pozwól, że... Łatka. O, come on. Wyrwali mi go z rąk po prostu. Może za długo... Za długo celowałem, może. Łaka, łaka, Wiecie, że jakbym go trafił w ten bok wieży, to chyba by mu ammo wybuchło, jeżeli to jest ten czołg, który mi się wydaje, że to jest. 500 mówicie. O, tyle. Hehehehe! Ej, mamy punkty. Myślę, że pora na samolot. Przed brawo, jest niezły clusterfuck. Może nawet zgarniemy dwóch jedną bombą. Nawet jak rzucimy i usłyszą to świszczenie, to nie za bardzo mają się gdzie ruszyć chyba stamtąd, nie? Mam nadzieję, że nie przeszenią swoich możliwości. Wow, nawet tutaj, ale ten tutaj na flance będzie się ruszał. Nie, on jest naszym celem teraz. Tak ledwo widać te czołgi, szczerze mówiąc. W tym rejonie chciałem zrzucić bombę, więc to jest okej. Okay. Widzicie, nawet mi się nie wyrenderował jeszcze. Widać wystrzały, tak jakby wyziewy z lufy. A gościu jest niewyrenderowany. Okej, dopiero teraz się pojawił. Okej, zdążymy jeszcze nacelować tutaj na niego. O Jezus, blisko, będzie blisko. Zmiana celu. W momencie lądowania bomby, zaraz się dowiemy. O, matko. Centurion MK3. Do widzenia. Już się przestraszyłem, że swój samolot rozwalimy tą bombą. Na szczęście udało się tego nie zrobić. I zawrócimy sobie gdzieś tu i na spokojnie wlecimy jeszcze raz w pole bitwy. Jeżeli widzieliście, byłem w stanie tą bombą zmienić cel. Na chwilę przed uderzeniem i wciąż udało się ją nakierować na tyle, że faktycznie dziabnęliśmy czołg przeciwnika. Dobra, myślę, że możemy zawracać. O Jezus, dwie maszyny tam macie, nawet trzy. Roger that. Dajcie mi chwilę. Już tam zrzucamy bombę, lada moment. Poszła. I sterujemy teraz. W jeden cel na pewno. Czy będzie ich tam więcej? Troszeczkę bardziej w cel. Okej, okay, lada moment ją będziemy widzieć na ekranie, leci. Plump. AMX-M4 zniszczony. Cool. Problem jest taki, że za mną jest bombowiec przeciwnika. A moje peloty postanowiły się nie odezwać. Moje peloty. Znaczy no, moi strzelcy, nie? Odgonimy go. Nie chcemy się z nim bawić. Nie wiem co to jest nawet, nie interesuje mnie to. Zniknął w chmurach. Cool. Uff, czyli były trzy czołgi, jeden zniszczyliśmy, czyli tamte dwa musieli dorwać w międzyczasie, albo po prostu to był parokrotnie zaznaczony cel. Dobra, najpierw się ustawimy na C. Zrzucamy te bomby z 2 kilometrów, chciałem tylko zwrócić uwagę, z 2 cholernych kilometrów rzucamy bombę, więc ona chwilę dobrą leci, nie? Może nawet chmury zaczynają nam przesłaniać. Odrobinę. Ta, nie widzę nic przez chmury. A rzucanie tego po prostu na punkt, żeby zrzucić, nie ma sensu. Będziemy musieli zejść niżej. A jeszcze ich trochę jest, więc to nie będzie problem, myślę. Musieliśmy przerwać bombowanie przez ograniczoną widoczność. T-95 gdzieś jest na mapie oznaczone. Przy ich respie, cool. Myślę, że coś możemy z tym zrobić, tylko tak jak mówię, muszę zejść trochę niżej. Dobra. Żeby nie przegiąć z prędkością, prawda? Nie chcemy połamać skrzydeł. Zawracamy na cel. Jeżeli to będzie faktycznie T-95, to dla nas nawet lepiej, nie? Bo gościu się nie będzie mógł przemieścić. Tylko żebym jeszcze coś widział. No coś tu jest. Zrzucimy bombę. Okej. Okay. Sterujemy prosto tutaj w gościa, mam nadzieję. Niby jest ich tutaj dwóch, może coś lekkiego tam będzie, może mógłbym to spróbować złapać, ale wątpię. T-95 jak nic, to jest to. To jest ten ciężarek. Prościu sięko w niego, proszę pana. Do widzenia. Bum, 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 bum. T-95 zostało zniszczone. Możemy zawrócić, pod nami samoloty nawet nas nie zauważyły. Fritz X na czołgi ciężkie. Misja wykonana, możemy wracać na lotnisko, o ile uda się uciec przed samolotami przeciwnika. Tak, bo gdzieś jest P-51, H-5. Uff, ale wkurzeni, napieprzają do mnie peloty.
1800-1900 metrów wysokości praktycznie. See you next time. Czyli 3 za 3, faktycznie. Udało się. Wszystkie 3 bomby w celu. Kość się z Stirlingiem rozbił, cool. Can't touch this. Chociaż całkiem blisko wybuchają te peloty, patrzcie na to. Nieźle. Koniec rundy na szczęście. O, wow. Dobrze. Dobrze, P-51 zajęło się walką z innymi myśliwcami. My sobie wracamy w stronę lotniska i właśnie skończyła się runda. Nawet jak gościu dostał tą bombą, to 95 to ktoś napisał lolololololo. We did it, boys. 3 za 3. No, powiem wam, panowie i nie wiem, to jakieś panie, które to oglądają. Warto spróbować sobie takim Fritzem X celować w cel, bo jest zabawa przednia. A szczególnie, że można sobie to wypróbować na Dodzińskim Biarze na 2.7, prawda? Tylko, że wtedy się ma tylko jedno tutaj tym samolotem, były 3 próby. Jak widać, się przydały wszystkie 3 za każdym razem. Ale no, nie trzeba dochodzić do BR-u 6.0, żeby móc się tym pobawić. Tak jak mówię, Henkel 111 H6 ma tego Fritza X. Jak widzicie, nawet mam tutaj podczepionego tego jednego Fritza X, także no, można się tym dość szybko pobawić, a myślę, że na stat, na okręty w sumie w grze też się może przydać, tylko że u Niemców okrętów nie mam, dlatego nawet nie nagrywałem tego. Tak, flotę mam na poziomie 1.7 maksymalnie, ale tutaj no rzucać w okręty tego nie miałem jak, dlatego waliliśmy dzisiaj do czołgów. I jak widać, parę z nich, mimo tego, że już teoretycznie jakbym rzucił normalnie bombę, bym w życiu nie trafił, udało się wsterować w te czołgi tą bombą i miała wystarczająco ładunku wybuchowego, że nawet nie bezpośrednie trafienia, o ile takiego czołgu nie niszczyły, to tego Super Pershinga na bitwie o Las Herdgen. Mimo tego, że zaczął wycofywać w ostatnim momencie, zerwaliśmy mu gąsienicę, rozdaliśmy mu pierścień wieży, działo, chłop był totalnie wykluczony i dostaliśmy zaraz za niego asystę, tak? Także bardzo pomogliśmy naszemu teamowi, tak samo z tym double killem w bitwie Las Herdgen. Wydaje mi się, że to mogło przesądzić o tym, że nasz team się zaczął odgryzać, tak? Bo mieli bardzo duży problem, były 2 ciężarki na punkcie prawie pod naszym respem. Cyk, dostały Fritze Mix i nasz team mógł z tego respa wyjechać i okazało się, że się przebili całą mapę, także... Także można fajnie tym powojować. I myślę, że w okolicach BR-u 6.0 raczej już tego samolotu będę używać prawie zawsze, tak, jako opcję, którą sobie mogę wziąć i zrzucić parę, no, dość ciekawych bomb, no, użyć tego ciekawego systemu zbrojenia. Ale dobra, ode mnie tyle. Odcinek długi, wiem, ale to będzie jedyny bombowiec na kanale przez długi, długi, długi czas, bo nie wiem, kiedy bym miał coś bombić następnego tak po prostu w odcinku. I myślę, że ode mnie tyle. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Was świat, to nie jest ona, to jest ja, to jest ja.